Szczęść Boże, Justyna Zembrzuska. Witam i zapraszam na informacje dnia. W Redzikowie została otwarta amerykańska baza wojskowa. Tarcza antyrakietowa będzie chroniła nie tylko Polskę, ale także pozostałe państwa NATO. Baza antyrakietowa w Redzikowie koło Słupska to pierwsza stała instalacja sił zbrojnych USA w Polsce. Możemy z całą pewnością powiedzieć, że Stany Zjednoczone rzeczywiście obecnie również w tym znaczeniu czysto fizycznym są gwarantem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tak jak i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego dziś w dobie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przede wszystkim jego wschodniej flanki. Mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystego otwarcia bazy. Dr Radosław Tyślewicz z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wskazuje, jak amerykańska baza zmienia architekturę polskiego bezpieczeństwa. To jest element systemu globalnego. A poprawa bezpieczeństwa Polski i Czech polega na tym, że stajemy się innego kalibru partnerem we współpracy z Amerykanami i w ten sposób podnosimy nasz status, a w związku z tym podnosimy w takim bardzo szerokim rozumieniu nasze bezpieczeństwo. Waszyngton zaproponował Polsce utworzenie bazy w 2006 roku. Pierwotnie tarcza miała służyć do ochrony USA i sojuszników przed rakietami balistycznymi z Iranu, przypomina politolog dr Marcin Adamczyk. W momencie, w którym podpisywano porozumienie o jego budowie, nikt nie przewidywał w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, że Rosja tak szybko ponownie będzie chciała zmienić układ sił w naszym regionie. Dostrzegał to ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Doskonale wiedział, jakie znaczenie dla polskiego bezpieczeństwa będzie miała amerykańska instalacja, co przypominał prezydent Andrzej Duda. Od tego momentu, kiedy ta baza tutaj stanie, cały świat będzie widział jasno i wyraźnie, że to nie jest już rosyjska strefa wpływów. Do otwarcia amerykańskiej bazy antyrakietowej w Polsce odniósł się już rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. To nic innego jak próba ograniczenia naszego potencjału militarnego i oczywiście prowadzi do podjęcia przez nas odpowiednich środków w celu zapewnienia parytetu. Podczas uroczystości głos zabrał także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Przekonywał, że amerykańska baza powstała dzięki determinacji każdego kolejnego rządu. Jednak w 2008 roku, jeszcze przed podpisaniem umowy, ówczesny rząd Donalda Tuska, w którym Radosław Sikorski również był szefem MSZ-u, przedłużał negocjacje, a tym samym opóźniał budowę bazy. Tarcza antyrakietowa powstała nie dzięki Donaldowi Tuskowi, tylko pomimo działań Donalda Tuska. 16 lat temu rząd PO-PSL stawiał Amerykanom wygórowane warunki, które mogły zniechęcić Waszyngton do inwestycji. Cytując tutaj premiera Donalda Tuska, nieco sypał piach w tryby. Premier Donald Tusk konsultował budowę amerykańskiej bazy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Obawiał się reakcji Moskwy. Fakt, że ta instalacja antyrakietowa powstałaby w Polsce, zwiększa równocześnie pewną ilość ryzyk i zagrożeń także dla strony polskiej. Postawa polskiego rządu, ale także polityczny reset w relacjach amerykańsko-rosyjskich za prezydentury Baracka Obamy doprowadziły do zamrożenia umowy. Tak komentował to ówczesny szef dyplomacji Radosław Sikorski. No, chyba wszyscy pamiętamy, jak bardzo do tej decyzji paru ośrodek prezydencki był największym entuzjastą tego projektu. No, przypomnę, że pan prezydent wręcz groził mi Trybunałem Stanu, gdybym nie podpisał umowy. Rząd od początku uczciwie i z takim realistycznym dystansem traktował ten projekt. Dziś koalicja rządząca próbuje zaklinać rzeczywistość, mówił poseł Mariusz Błaszczak. To wielkie widowisko, jakie jest tworzone w Redzikowie, ma służyć zatarciu tego, co zatarciu zaniechań rządu Donalda Tuska związanych z budową tarczy antyrakietowej. Baza w Redzikowie będzie służyła do obrony przed pociskami balistycznymi średniego zasięgu od 1000 do 3000 km oraz zasięgu pośredniego od 3 do 5000 km.
W rocznicę wyboru na marszałka Sejmu Szymon Hołownia ogłosił swój start w wyborach prezydenckich. Druga osoba w państwie obrady Sejmu zamieniła w telewizyjne show. Po początkowym wzroście popularności polityk zderzył się z brutalną polityką, przez którą, jak wskazują eksperci, może nie spełnić swoich marzeń o zostaniu prezydentem Polski. Z popularnego programu TVN-u na stanowisko drugiej osoby w państwie. Stwierdzam, że marszałkiem Sejmu został wybrany poseł Szymon Hołownia. Wieloletnie doświadczenie Szymona Hołowni jako konferansjera telewizyjnego pozwoliło mu zrobić z obrad Sejmu spektakl. Takie gorące okrzyki, zachęty w stronę pana posła. Dawaj Zbychu, dawaj! Robienie show z obrad początkowo polubili młodzi wyborcy. W kilku miastach w Polsce wynajmowano sale kinowe do oglądania posiedzeń sejmowych. Marszałek Szymon Hołownia poszedł za ciosem i zapoczątkował nowe pasmo filmów internetowych. To będzie właśnie marszałkowskie w niebo wstąpienie. Pierwszą obietnicą, jaką złożył marszałek Szymon Hołownia, było usunięcie barierek stojących przed Sejmem w imię tak zwanej wspólnoty i odcinania się od represyjnych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Znikną szpecące Sejm policyjne barierki, bo dość już tych barier nastawiano między nami. Obietnica została spełniona, barierki zniknęły, ale nie na długo. Już 11 stycznia na jego polecenie wróciły przed Sejm. Marszałek Hołownia obawiał się protestu wolnych Polaków. Pod koniec zeszłego roku marszałek zaprosił do siebie nielegalnych migrantów z polsko-białoruskiej granicy. Po tym jak w tym samym czasie reżimy Łukaszenki i Putina wzmożyły presję migracyjną, zdjęcia z migrantami szybko zaczęły znikać. Pic na wodę, pozerka, próby lansowania się na różnych ciętych ripostach, które sobie tam gdzieś na poczekaniu przygotowuje. Nic w tym realnego nie ma. Komentuje poseł PiS Paweł Jabłoński. Kolejną z najważniejszych obietnic marszałka Hołowni była kwestia nieprzeciągania w czasie procedowania projektów ustaw. Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Ale i ta obietnica nie została dotrzymana, co marszałkowi wytknęli koalicjanci z lewicy. Zamrażarkę sejmową zamienił pan na uśmiechniętą chłodnię. Obstrukcja sejmowa może też doprowadzić do tego, że ustawa ustanawiająca Wigilię dniem wolnym od pracy nie zdąży wejść w życie. Marszałka chwali inny koalicjant, wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej. Docenia m.in. za podejście do dziennikarzy w Sejmie. Jeżeli chodzi o marszałka Hołownię, no to właśnie stoimy w tym miejscu, gdzie dziennikarze nie mogli wchodzić. Myślę, że wszyscy tutaj poszli po rozum do głowy, też biuro prasowe Sejmu. Na początku urzędowania marszałek zorganizował spotkanie z dziennikarzami pracującymi w Sejmie. Nie zaprosił na nie dziennikarzy mediów niezależnych od władzy, w tym redakcji telewizji Trwam. W ostatnim czasie próbował ograniczyć dziennikarzom poruszanie się po Sejmie i Senacie, ale pod wpływem krytyki wycofał się. Pomimo spadku popularności, Szymon Hołownia ogłosił start w wyborach prezydenckich. Patrząc na to, jak wypada Polska 2050 w ramach tej czteroczłonowej koalicji, to twarz, to światło tej Polski 2050 wyraźnie blednie. Nie chcę powiedzieć, że zgasło, ale to jest zupełnie inna siła niż jeszcze rok czy też 3 lata temu. Wskazuje politolog dr Andrzej Skiba. Obecnie sondaże wskazują, że Szymon Hołownia nie wchodzi do drugiej tury w wyborach prezydenckich. Na spadek zaufania może wskazywać sytuacja z 11 listopada, kiedy to marszałek Sejmu został wygwizdany. Wygrana kandydata koalicji rządzącej w wyborach prezydenckich to domknięcie systemu. Tak majowe głosowanie oceniają sami politycy władze. Dla obywateli oznacza to brak kontroli nad niebezpiecznymi pomysłami rządu, a dla polityków opozycji utratę szansy na prawo łaski po politycznych wyrokach.
Do wyborów prezydenckich zostało pół roku. Największe ugrupowania nie mają jeszcze swoich kandydatów. Koalicja Obywatelska organizuje prawybory, w których zmierzą się Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiada ogłoszenie kandydata Prawa i Sprawiedliwości za kilkanaście dni. Czy więcej niż 10, a mniej niż 20? To jeszcze będzie listopad, czy może... Sądzę, że to będzie jeszcze listopad. Poseł Przemysław Drabek z Prawa i Sprawiedliwości przestrzega przed wygraną kandydata Koalicji Obywatelskiej. Wybór kandydata zaproponowanego przez koalicję 13 grudnia będzie domknięciem systemu. Po wygranych wyborach przez kandydata koalicji rządzącej ta zrealizuje to, na co nie zgadza się prezydent Andrzej Duda. Aborcję, dalszą destrukcję wymiaru sprawiedliwości, handlowe niedziele. To tylko przykłady. Od wielu, wielu lat jestem na pierwszej linii w sytuacjach kryzysowych, więc w pewnym sensie stałem się specem od rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Kandydat koalicji rządzącej ułatwi ekipie Donalda Tuska polityczną zemstę. Siłą udało się już przejąć prokuraturę. Ta z kolei wnioskowała o uchylenie immunitetów Marcina Romanowskiego i Michała Wosia. Sejm immunitety uchylił. Po działaniach prokuratury na ekstradycję z Londynu czeka Michał K., były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Na wniosek prokuratury sprowadzono do Polski przedsiębiorcę Pawła S., który z nim współpracował. Ten miał pójść na współpracę z prokuraturą i obciążać Mateusza Morawieckiego. W Parlamencie Europejskim są wnioski w sprawie uchylenia immunitetów Macieja Wąsika, Mariusza Kamińskiego, Adama Bielana i Michała Dworczyka. Poseł Paweł Szrot podważa zarzuty prokuratury. Absolutna większość, jeśli nie wszystkie te wnioski są nieuzasadnione, są atakiem politycznym na członków naszego środowiska. Ale fakty są takie, że pociągnięcie wymienionych polityków do odpowiedzialności jest bardzo prawdopodobne. Niezależnie od tego, czy prokuratura jest legalna i czy zarzuty mają podstawy. Wtedy ruszą procesy. Kto będzie sądził? Upolitycznione stowarzyszenia sędziowskie chcą usunąć z zawodu sędziów powołanych po 2018 roku. Ustawy, które na to pozwolą, trafią do podpisu na biurko nowego prezydenta, co zapowiadał we wrześniu szef Justycji Krystian Markiewicz. No, ostatecznie będzie to pewnie sierpień 2025 roku. Kto zostanie w zawodzie? Sędziowie powołani przed 2018 rokiem. Jak nazywa ich kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski? Na szczęście nasi sędziowie byli na tyle twardzi, że się nie dali zniszczyć. Upolitycznieni sędziowie mogą się nie wahać przy skazywaniu polityków PiS. Jedyną nadzieją dla prawicy pozostaje prezydenckie prawo łaski, bo lista tych, którym rządząca koalicja grozi, jest długa. Wywodzący się z opozycji prezydent będzie też gwarantem bezpieczeństwa państwa, zauważa profesor Zbigniew Orbik. To mogłoby zapewnić mimo wszystko jakąś równowagę polityczną w naszym kraju, a równowaga zawsze jest korzystna. Wybory prezydenckie najprawdopodobniej odbędą się w maju. Nie będzie akademików za złotówkę. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek przyznał w jednym z wywiadów, że była to wyborcza ściema. To reakcja ministra rządu Donalda Tuska na pytanie o jedną z wyborczych obietnic. Do śmiechu nie będzie szczególnie studentom, bo jak przyznał minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek, obiecany akademik za złotówkę był jedynie kampanijnym mirażem. Przepraszam za akademiki za złotówkę. Tak czy nie? Nie. A to była ściema. A. Odpowiedź wywołała oburzenie w sieci. Tak wygląda pogarda lewicy wobec młodych ludzi. Nie, no to musi być fake. W normalnym kraju minister za taki odpał wylądowałby na dywaniku u premiera i nie miałby po co wracać jutro do pracy. Zobaczcie, jak uśmiechnięta Polska śmieje się studentom w twarz. Od słów ministra nauki odcina się lider lewicy Włodzimierz Czarzasty. Nie znam tej wypowiedzi. Co nie dziwi komentatorów. Pan minister Wieczorek rzeczywiście wykazał się dużą arogancją w stosunku do wyborców. Widać, że żeruje właśnie na naiwności wyborców. Trudno komentować nawet. Ocenia politolog dr Gaweł Strządała. Przypomnijmy, akademik za złotówkę był jedną z przedwyborczych obietnic trzeciej drogi. Proponujemy dla wszystkich studentów w Polsce akademik za złotówkę. Państwo ma wspierać i każdy ma równy dostęp do wykształcenia. Dzisiaj nie ma tego równego dostępu. Obiecywał na jednym z przedwyborczych wieców Władysław Kosiniak-Kamysz. W trakcie kampanii studentom obiecywano także specjalne stypendia. 1000 złotych dla studentów było jednym z punktów programowych lewicy. Po roku rządów żadne prace w tej sprawie nie ruszyły.
I zmieniamy temat. Jest już gotowy program na Nowy Rok Duszpasterski. Dziś w siedzibie Episkopatu Polski zaprezentowano jego szczegóły. Pielgrzymi nadziei to hasło ogłoszonego przez papieża Franciszka roku świętego 2025. Chcemy podkreślać też misjo, czyli to posłanie nasze. Mamy odbudować w sobie nadzieję, to jest wielkie zadanie. Dzielić się jednak tą nadzieją trzeba nam ze światem. A tą nadzieją jest Chrystus. W Polsce pod takim samym hasłem, czyli Pielgrzym Nadziei, będziemy przeżywać Nowy Rok Duszpasterski. Dziś poznaliśmy jego program. Do polskich parafii trafiły specjalne materiały przygotowane przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, mówi jej sekretarz ksiądz biskup Waldemar Musioł. 5 zeszytów oraz materiały dla rodzin, czyli w sumie 6 grup materiałów, które są do zabrania na ambonę, na klęcznik, do salki parafialnej, wszędzie tam, gdzie będzie temat nadziei podejmowany. Najważniejszym miejscem realizacji programu będą parafie. A w niej oczywiście duszpasterze, katecheci, pojawiający się też katechiści, parafialne rady duszpasterskie oraz wspólnoty. Program obejmuje też diecezję i rodziny. Aspekt rodzinny programu jest dziś szczególnie ważny, podkreśla przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski ksiądz biskup Andrzej Czaja. Rodzina jest bowiem nadzieją, a chcemy przeżywać w tym roku szczególnie w rodzinie nadzieję chrześcijańską. Rok duszpasterski ma nam przybliżyć 4 tematy. Pierwszy to wskazanie źródła nadziei, jakim jest Chrystus i zbliżenie się do tego źródła. Drugi temat to przebaczenie, pokuta i wielorakie pojednanie. Trzecim tematem będzie pielgrzymowanie do Rzymu na celebracje zaplanowane przez papieża oraz do kościołów jubileuszowych, które będą ustanowione przez biskupów w kościołach lokalnych. Czwartym tematem będzie braterstwo, czyli jak wskazuje papież Franciszek, abyśmy byli znakami budzącymi nadzieję. Chcemy też i promujemy to w nowym programie duszpasterskim, by powszechniej zaczęto celebrować te wydarzenia, które są nowe i zainicjowane przez papieża Franciszka. Mam na myśli przede wszystkim Światowy Dzień Babci i Dziadków, Światowy Dzień Dzieci oraz Światowy Dzień Ubogich. Nowy Rok Duszpasterski rozpoczniemy w pierwszą niedzielę Adwentu, czyli 1 grudnia. Maryja prowadzi nas za rękę do Jezusa, mówił podczas dzisiejszej audiencji generalnej ojciec święty Franciszek. W dzisiejszej katechezie ojciec święty Franciszek wskazywał, że jedynym pośrednikiem między nami a Chrystusem jest Duch Święty. To On prowadzi nas do Jezusa różnymi sposobami, między innymi przez Maryję. Matka Boża, jak wskazywał papież, jest narzędziem Ducha Świętego w jego dziele uświęcania Kościoła. Ona proponuje tylko 2 słowa, które każdy, nawet najprostszy, może wypowiedzieć przy każdej okazji. Oto jestem i fiat. Maryja jest tą, która powiedziała Bogu tak, a swoim przykładem i wstawiennictwem zachęca nas, abyśmy również powiedzieli Jemu nasze tak, ilekroć stajemy w obliczu posłuszeństwa, które trzeba zrealizować lub próby, jaką należy przezwyciężyć. Papież Franciszek tradycyjne pozdrowienie skierował do Polaków. Zachęcał nas, abyśmy we wszystkich sprawach osobistych i rodzinnych, a także w troskach społecznych wzywali pomocy Matki Bożej Królowej Polski. To właśnie ona, jak podkreślił papież, w wielu trudnych momentach strzegła naszego narodu. Właśnie wspominaliście rocznicę odzyskania niepodległości, o którą Polacy walczyli także z różańcem w ręku. Czcijcie z wdzięcznością jej matczyństwo. Czyne serce, wszystkim wam błogosławię. Maria, con gratitudine, vi benedico tutti. Rolnicy wracają do Brukseli. Belgijscy farmerzy protestują przeciwko zawarciu umowy z krajami Ameryki Południowej na dostawę żywności do Unii Europejskiej. Umowa z Mercosurem to dla rolników w całej Unii realne bankructwo. Przed siedzibą Komisji Europejskiej, podobnie jak wiosną, pojawiły się ciągniki, sprzęt rolniczy i sami farmerzy. Rolnicy protestują przeciw podpisaniu umowy z Mercosurem. Od 10 lat walczymy przeciwko umowie o wolnym handlu opartej na konkurencji i nie zapewniającej rolnikom uczciwych cen. Podpisanie umowy oznacza sprowadzanie do Unii taniej żywności produkowanej bez unijnych wymogów.
wymogów bezpieczeństwa. Porozumienie dotknie szczególnie hodowców bydła mięsnego i drobiu. W Brazylii czy Argentynie warunki klimatyczne powodują, że produkcja wołowiny i drobiu jest tania. Poza tym używa się tam niedozwolonych w Unii odżywek dla zwierząt, w tym hormonów. Kraje Mercosuru stosują w uprawach zbóż niedozwolone w Europie środki chemiczne. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.